Podobało mi się takie połączenie jakiegoś dziwnego, krwiożerczego biznesmena z XIX-wiecznym Nosferatu. Niezła, niezła, aczkolwiek chyba wolałem wersję Klausa Kińskiego na łyso i z bladą twarzą, ale ta też była niezła. Vlad Palownik z palami zamiast palców u dłoni. Vlad Tepes nazywał się, był Rumunem i był niezłym rzeźnikiem. Takie najbliższe skojarzenie to pewnie świat polityki, ale nie takiej naszej małej polskiej, tylko takiej światowej. Donald Trump, Władimir Putin, to są złe chłopaki. Trochę mi się kojarzą z Vladem Palownikiem. Zapraszamy na internetową premierę kalendarza ATM już 14 grudnia. Zapraszamy.